dzisiaj pomagam mamie umyć wykrywać, bo jutro jadą na poszukiwania skarbów. Wybieramy się do znajomego na poszukiwania. W trakcie naszej wyprawy będziemy zwiedzać bunkry, a w tej chwili sprawdzamy stany techniczne naszych sprzętów. A w związku z tym, że wyjazd zapowiada się bardzo ciekawy, będzie dużo kopania i zwiedzania, musi być też logistyka i jedzenie na cały dzień. Cieszę się, że rodzice jadą na wykopki, na poszukiwania, bo mam wolną chatę i mogę imprezować. Piu, 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 piu! Jest piękny, ładny guziczek, zobaczcie. Ładny guziczek z ładnym zdobieniem. Początek poszukiwań. Otwiera taki oto guzik. Tam guzik. Ale coś na nim tutaj jest. Zaraz go obsuszymy, obczyścimy i stwierdzimy. Kolejny guzik. Kurczę, coś głębiej. O! Jest. Ta-da! Się zmęczyłaś, co? Troszkę. Pilnik. Pilnik? No a co to jest? Nie wiem. Nie znam się. Ale jedno wiem na pewno. Jest to złom. Do torby mi się nie zmieści, więc rzucę sobie na bok, a potem zabiorę. Plomba ołowiana. Radość i uśmiech bezcenny. Cóż to jest? Tabliczka? Okucie jakieś ozdobne. No... Raczej żadna ozdóbka, żadna przypinka. Jakaś ozdoba, bardzo piękna. A pokaż to jeszcze naszym widzom z bliska. Piękne. I piękna stara pruska moneta. Kilka dołków to jak widzieliście drobiazgi. Aż tu nagle jep, Ewelinka woła, że coś znalazła. Zobaczcie co znalazła. To już jest konkret. Jak widzicie, jest tutaj orzełek. Dookoła jest jakiś napis. Ale oczywiście jak to ja? Nie wiem, nie znam się na tym. Na pewno jest to coś pruskiego. Wiecie, co to może być? Muszę obczyścić i zobaczyć, co to za napis. Piękne. Nie tylko piękne, ale przepiękne. Pierwsze moje takie skojarzenie. Rynograf. Są tam jakieś napisy, natomiast ciężko jest doczytać, ponieważ... W cudzysłowie, jak na razie będę nazywał to rynograf, jest niekompletny. Ewidentnie tylko widać pruskiego orła. Być może to jakiś element urzędniczy. Urzędniczy, raczej urzędniczy. Ale musimy dokopać się do informacji i wtedy będziemy bardziej pewni tego, co mówimy. Spójrzcie jeszcze raz na to, co znalazła Ewelinka. Widać napisy w otoku, część tych napisów. Ale najbardziej imponujący jest oczywiście wizerunek pruskiego orła. Farciara z ciebie. Trochę. Może, mogę czasami nawet ja coś znaleźć, prawda? Ty dużo znajdujesz. Pozazdrościłem Ewelince jej znajdki, ale sam nie jestem gorszy. Trzy kolejne dołki i zobaczcie, co ziemia mi oddała. Monetę 10-feningową, cynkową, w złym stanie i dwie takie oto nakrętki, jedna piękna z ładnym herbem, a druga to Rylko Sylko Helsinki.
Także takie znajdki bardzo, ale to bardzo cieszą oko. Ten dołek, który teraz wykopałem, pozwolił mi, że jestem ustawiony na całe życie. Zobaczcie, co wykopałem. Ewelinka idzie. No tak, zobaczysz. Jesteś ustawiony, bo masz mnie. Pokazy. Ewelinka dotarła, żeby zobaczyć. Odczyta. Wieście marek? Nie, tam nie jest 200 marek. A ile? 2 miliony czy 200? Ja tu piszę, jest napisane 200, to chyba jest 200. Weź mnie odnerwuj. 200 marek. Przelicz teraz ile, teraz nie ma marek, ale jakby były, wiesz, po 5 ziko, to zobacz, jakie pieniądze wielkie by były. No. 1923, dobrze widzę? Tak jest. Wow. Wow. Pokaż naszym widzom teraz. A, jeszcze nie widzieli. Proszę. Wieście marek. Kupę hajsu. A tak z drugiej strony. Z drugiej strony. Słabo czytelne, ale coś tam widać. Grunt, że widać, że 200 marek. Piękne, piękne. Oczywiście żartowałem z tym ustawieniem się po tym wykopku. No ale uśmiech na twarzy spowodowała ta moja moneta i cała ta sytuacja. A przychodziłam tutaj, tylko miałam wykrywacz wyłączony, bo szłam kawałek dalej. No i lipa. Znalazł Krzysztof. Pyszny mini hot dog. Bez surówki i bez keczupu. Ale musztarda jest. Na dzisiaj skończyliśmy już poszukiwania. Zrobiliśmy sobie przerwę, aby coś przekąsić. Napić się kawki. Jedziemy dalej, aby zobaczyć schron, który zaplanowaliśmy sobie podczas dzisiejszej wycieczki. Dotarliśmy już na miejsce. Do schronu bojowego numer 3 na pozycji gardejskiej. Ewelinka zagląda do środka, zaraz wejdę tam za nią. Ja tam się boję wchodzić. A czego ty się boisz? Tam jest nasrane. Kogoś chyba goniło za szybko. Jakieś opony tam leżą. Wejdziemy, zobaczymy. Pyk, lampeczka zapalona i możemy wchodzić do środka. Jest tutaj bałaganu, jak to w każdych schronach. Opony, wieża, dziura strzelnicza. No i typowe sklepienia, jak w każdych tego typu schronach. Już wcześniej na naszych filmach publikowaliśmy takie schrony, także. A tam kto wystaje? Także możecie zobaczyć na innych filmach. A tutaj jestem ja. Ale muszek, to chyba od tej kupy. Może być. Tak to tutaj wygląda. No niestety zafajdolone wszystko. Ale wyznanie miłości jest love. I tego typu inne napisy. Tuż obok wejścia do bunkra jest oto taka postać namalowana. Is dead, jakaś Iza, jest podana nazwisko. Osoba ta wisi na szubienicy. Ja pindole. To już jest kolejny z bunkrów drugowojennych, który odwiedzamy. Do każdego, którego wchodzę,
wywołuje on u mnie jakieś takie dziwne uczucie, jakiś taki niepokój, lęk. Pewnie człowiek, wchodząc tam, myśli, co się działo, jak wyglądało tutaj życie osób, żołnierzy, które tutaj obsługiwały ten bunker, czy ktoś tutaj został zabity. Wiele pytań się nasuwa, stąd pewnie te negatywne emocje i skojarzenia rodzą się w naszych głowach, wchodząc do takich oto pomieszczeń. Zwiedzanie schronu było wkalkulowane w naszą wycieczkę, także jedziemy dalej. Mamy nadzieję, że na naszej trasie będzie jakiś jeszcze ciekawy obiekt historyczny, to go Wam pokażemy. Rodzice wrócili z poszukiwań i teraz spędzimy czasu na działce i razem z Tosią będziemy współpracować. Jak mogliście zauważyć na naszym filmiku, dzisiejszy dzień był bardzo intensywny, były poszukiwania, było zwiedzanie, były też trochę zabawy i latanie dronem, aby zaprezentować Wam historyczny obiekt, a teraz czas na pracę w ogródku. Nie ma lekko. Nieubłagalnie wszystkie zielsko nam wyrasta. Nie nadążamy tego ogarniać. Teren terenem, natomiast prace przy domku jak najbardziej też wskazane. Także działamy, bierzemy się do roboty. Kto robi, ten robi, prawda? Trzeba dygać. Nie ma lekko. Drodzy widzowie, teraz będę kopać i może znajdę jakiś skarb. No. Mama! Ja sam wpadłam. Stare kombinerki. Idzie dobrze. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A jak Wam się podobało, to zostawcie taktyczne pierdółki, lajki, subskrypcje, skomentujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.